To jest Kamil. Kamil lubi jeść. Kamil chciałby zjeść kebaba, ale nie ma pieniędzy. Kamil ma dużo ładnych skinów. Kamil korzysta ze skin kantora, żeby sprzedać swoje skiny. Teraz Kamil może zjeść swojego kebaba. Witam serdecznie, jestem oczywiście Kroxxi Casehug. Dzisiaj oczywiście mamy pieniążka z ostatniego filmu, który był naprawdę fantastyczny pod względem, no w sumie każdym, a szczególnie oczywiście zarobku na nim. Przypominam, że jak chcesz sobie z Casehug'a oczywiście skorzystać, jeśli jesteś oczywiście osobą pełnoletnią, no to logujesz się oczywiście na stronę z linku z opisu, bądź klikasz sobie oczywiście tutaj w prawym górnym rogu ten magiczny plusik i wpisujesz tutaj kodzik Kroxxi przez 2x. Dostajesz wtedy 25% więcej od wpłaty do nagrody bonusowej, więc serdecznie zachęcam, jak oczywiście jesteś pełnoletni i chcesz skorzystać, do skorzystania oczywiście z tego kodu. Na stronie możesz bijać generalnie level za granie oczywiście na stronie i możesz, co najlepsze, codziennie odbierać sobie skrzynkę za free. Jak ustawić sobie Casehug'a awatar na Steamie i oczywiście w niku na Steam. Więc przechodzimy sobie do Case Battle, myślę, na początek. Zacznijmy sobie batelkę. Jezus Maria, co to za bitwa? Ja nie mogę. Że takie bitwy na Casehug'u się dzieją, to ja naprawdę jestem, no, jestem w szoku. Ok, zobaczmy sobie skrzynki z trochę niższej kategorii, ale tak bez przesady, wiesz o co chodzi. Weźmy sobie jedną za 11,50, żeby zrobić taką bitwę, wiesz, taką troszkę większą, nie? No bo w przeliczeniu na złotówki to w sumie taka jedna skrzynia, no ta kosztuje z 5 dych, nie? Więc w sumie tu nie jest tak mało. Ale wiesz, przez to, że są dolary, to ja też inaczej tak, mój mózg inaczej to trochę interpretuje, wiesz o co chodzi. Rzucimy jungle, monkey jungle, rich cat też, wydaje mi się, że może mieć potencjał ta skrzynia. Magma touch 20%, no to 20% rzućmy sobie te 3, magic sherry, orange gummy, just fine, no z 50% też dwie sobie wrzućmy, jedną za 35, kurczę. Zapomniałem, która mi wczoraj tak oddała bardzo. Nie wiem, czy skrzynia Kingdom mi tak oddała, czy... Nie no, chyba Kingdom, ale nie jestem pewien, serio, choćby nie wiem, co nie mogę sobie przypomnieć. Dobra, to wrzucę po prostu po jednej. I $500 aż kosztuje taka bitwa, nie ma tu aż tak mało skrzynek, bo jest ich tutaj 18, więc stwórzmy sobie taką bitwę za $500. No i poczekajmy chwilę, sobie zobaczymy, czy ktoś dołączy, a ja Ci w międzyczasie powiem oczywiście, że konkurs na skina, tak? Konkurs na skina, jak chcesz wygrać oczywiście, no to każde 15 polubień to dodatkowe 5 do grania, więc jak chcesz większego skina, oczywiście o większej wartości, to zostaw łapę w górę, suba z dzwonem, komentarzyk oczywiście napisz, udostępnij film, dołącz na Discorda i użyj oczywiście kodu Kroxxi na Casehug'u. I to wszystko, jak chcesz sobie oczywiście skinka wygrać. No trzeba zagrać z botem, chyba nikt tutaj nie dołączy. Bot Tron ma 50% win rate, więc no zobaczmy, jak nam oczywiście tutaj pójdzie, czy uda nam się tą bitwę wygrać, bo naprawdę wygląda ona solidnie. Pierwsze otwarcie, no najtańszej skrzynki Toxic Gummy, 2,16 do $1,43. No tutaj porówno, tu lecimy porówno, no ale więcej póki co na koncie oczywiście moim. 3,40, 2,70, kolejne otwarcie, skrzynia Rich Cat. Jezus Maria, co tu się stało? Przypomnę tylko, że ta skrzynia kosztowała z $20, wydaje mi się. Ale na dziurę dostaliśmy, stary. Dostaliśmy tak potężnie na dziurę, że to już jest chyba GGWP, stary, coś mi się tak wydaje. Przypomnę, że $500 kosztuje ta bitwa. No okej, tutaj coś tam udało nam się podreperować lekko. Ten nasz budżet 20%, ej, ładnie to oddało, przynajmniej dostaliśmy coś tutaj, 87 dolców, no lekko niwelujemy tą przewagę, tak, ale to jest dalej strata 130 dolców, więc biorąc pod uwagę, że jest jeszcze 7 skrzynek, no mam nadzieję, że tutaj uda się coś jeszcze fajnego oczywiście trafić, $32, 50% teraz, dwie lecą, no i oczywiście, jak zwykle, wiatr w oczy, tak się mówi, czy piasek... Aha, no to nieźle. Chyba piasek w oczy, tak się mówi, tak mi się wydaje bynajmniej, ale nie jestem pewien. Kolejne otwarcie. AWP, Chromatic Aberration, ostatnie 4 skrzynki. No zobaczmy, czy jest jeszcze tutaj szansa. Dlatego przypomnę, że $500 kosztowała nas ta bitwa. No, zostały w tym momencie dwie ostatnie skrzynie, więc jeżeli no tu się nic nie zmieni... No to już się na pewno się zmieni na moją korzyść. No to GGWP, GGWP, zostałem... Ja nie mogę! Co to się... Co to za bitwa? 1400 plant wbitak... Ej! No nie, ta zniewaga... Otwarcia tej skrzynki wymaga. $60 kosztowała ta skrzynka. No mam nadzieję, że jak ja na nią pójdę, to uda mi się coś fajnego zdobyć. Dlatego otworzę 5 na raz. Albo nie, bo jest to trochę za dużo. 120 za dwie. Ej, serio, bo ja tak kurczę, no 60 dolców, no to na złotówki, no to jest z kilka stów, nie? A że to są dolary tutaj, na Casehug'u, to wiesz, to tak inaczej mi trochę na łeb działa, nie? 30 dolców, okej. Otwarcie kolejne. Zobaczmy, jak to teraz pójdzie. No już myślałem, że tutaj ta kostka nam poleci. Dobra, zwiększajmy stopniowo może tą liczbę tych skrzynek. 120 dolców tym razem. No i zobaczmy, co teraz. No nie jest za ciekawie, nie jest za ciekawie. Jeszcze jedno otwarcie, 2 na raz. Zobaczmy, co tym razem. No jest w skałach, jest MK. Ojejku, no dobra, to do 3 razy sztuka, tak? Zobaczmy. No mi się uda tutaj zdobyć, no. Kurczę, no coś nie działa, coś nie działa. Patrz, ten bot taką AWP zdobył. Taką AWP, 0,14% było na nim. No kurde, no i ja jej nie mogę se wyklikać, no. Dlaczego nie mogę sobie jej wyklikać? Dlaczego? 83 dolce, ej szczerze, aha, bo to jest minimal. Aha, no dobra. Po prostu minimal nie kosztuje aż tyle. Okej, no, kiepściutko. 2 digle. Nie wiem, które to otwarcie w sumie jest, 3 na raz. Oj, 134, dobra, to teraz rzucimy na 4 na raz. No tu już wydajemy 240 dolców za jedno takie otwarcie, więc to jest, no, z 1000 zł, tak? Albo 1000, albo niecały 1000, tak mi się wydaje. Więc zobaczmy, czy w końcu uda mi się coś tutaj wyklikać sobie porządnego. 411 dolców, otwarcie kolejne, w sensie to bardzo ładnie oddało tamto otwarcie. Ale biorąc pod uwagę overall, no to, no tutaj coś jeszcze bym musiało mi wypaść. Póki co $70, 5 na raz. No tu już jest pieniądz solidny, tu już czuć pieniądz, $300 na tą skrzynkę. I mamy to, jest Lightning Strike Factory New, dzień dobry, bang bang. Ale, no, biorąc pod uwagę to, ile wydaliśmy tą skrzynkę, no to niewiele nam zmienia tak naprawdę. Mamy Falchiona, jest to otwarcie na 0 zaledwie. Zobaczmy, kolejne otwarcie, ojej, nie, to my tak nie chcemy, $150 na minus. No połowę zaledwie dostaliśmy tego, co wydaliśmy na tą skrzynkę. Tu już nawet nie całą połowę dostaliśmy. Okej, przynajmniej wbiłem se level, tak? Trzeba szukać pozytywów, tak? 169, znowu połowa. Otwarcie kolejne, plan B. Czy tu jestem w stanie coś wydropić jeszcze? Ostatnia próba, przysięgam, ostatnia próba 5 tych skrzynek. No jest Falchion, jest ta wupa. No coś tam dało. No ale to nie jest to. No to nie jest to. $500 jeszcze mamy. Jak chcemy... No już nawet nie mówię, że wrócić do tego, co mieliśmy, bo to będzie naprawdę bardzo ciężko. Ale żeby chociaż jakkolwiek tak naprawdę zyskać, nie? Ten nasz pitos. No to musimy zaryzykować, tak? Trzeba zaryzykować. Rzućmy jeszcze... Możemy coś takiego, się wyzerujemy do końca. I na 3 boty bym musiał to rozegrać. Jeżeli to nam wejdzie, to jest szansa, że jakoś możemy delikatnie chociaż wrócić do tego, co mieliśmy. Bot chip, bot beta, zobaczmy. In love, skrzynia na Dlaczego nie mi? Aha! No to... No XD, no! No nieźle. Jestem naprawdę zawiedziony. Jestem w szoku. Jestem zawiedziony. Co tu... 2 Tiger Tufy. 2 Tiger Tufy, stary. 700 i 1600. 700 i... Gościu sobie grało 3000 dolca. No cóż, no, dziękujemy serdecznie za oglądanie. Widzimy się już jutro. I co? Zostaw łapę w górę, bo jak będzie dużo łapę w górę, dużo komentarzy i będziecie używać kodu Kroxxi na Casehug'u, to rozdamy wam jakiegoś skina. Znaczy, ja rozdam wam jakiegoś skina za 200 z jakiegoś oczywiście filmu z naszej serii z Casehug'a. A ja wam dziękuję za oglądanie i siema.